Stary Rynek 1, Łukasz Kibiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, jak co tydzień, zielonogórscy radni. Tym razem Andrzej Brachmański, Zielona Razem, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Zielonogórskim Ratuszu. Panowie, ja zacznę bardzo szybko i sprawnie. Zielona S3. Pewnie Panowie wiedzą, co to za hasło. Pan Andrzej, mówi Pan o tym... Mówię o nowym terenie inwestycyjnym, nowej strefie gospodarczej, która ma powstać przy węźle S3, łączącym... Generalnie pomysł wydaje się racjonalny, ponieważ tak, jest potrzebny nowy teren, co nas zaskakuje wszystkich. Zgadzam się, bo jak rozmawiałem ze Stanisławem Iwanem, prezesem strefy, powiedział ewidentnie, było to ze 2-3 miesiące temu, że to, co mamy w Kisielinie, już się kończy. To nas zaskakuje, bo gdybyśmy 5 lat temu rozmawiali ten temat, byśmy powiedzieli, że Kisielin wystarczy i za 5 lat trzeba będzie szukać nowego terenu, to by nikt w to nie uwierzył. Oczywiście. Tak? Więc tu ten rozwój przemysłu, może inaczej, zakładów pracy, tak, bo to niekoniecznie przemysł. Tak. W strefie jest zaskakujący, no więc jest nowy teren. Z punktu widzenia inwestora wydaje się bardzo atrakcyjny, bo przy węźle, no, powiedzielibyśmy prawie autostradowym, tak, czyli tak, przy Esce. Co jest istotne, na co inwestorzy ostatnio bardzo zwracają uwagę, żeby to było widoczne z drogi. Mamy też połączenie w stronę Kisielina, więc wydaje się, że teren jest bardzo dobry. Mamy bardzo blisko do miasta. Wszędzie jest blisko. Sulechów też jest już dzisiaj blisko miasta. Ale w przypadku miejsc pracy Sulechów jest bliżej dzisiaj niż Warszawie z jednego miejsca. W Śródmieściu na drugie miejsce. Zgodzę się. Dobre wykorzystanie i przygotowanie jest, czy to poprawiło. Oczywiście, tak. To trzeba powiedzieć uczciwie. Trzeba będzie wyciąć spory kawał lasu. I właśnie, panowie, jak się to położy na wadze? Da się to jakoś wycenić, porównać? Jak o tym dyskutować? No bo zawsze przy takiej inwestycji mamy dwie strony medalu. I tu o tym dyskutowaliśmy już i przy parkingach i przy różnych innych zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w mieście. Coś trzeba wyciąć, żeby coś mogło powstać. Ja to tak widzę. A panowie, skąd ta dyskusja w mieście i czy pan Andrzej twierdzi, że warto, a panie Marcinie? No, argumenty mnie przekonują. Tu trzeba położyć na stół argumenty, czyli na pewno dostępność komunikacyjna, czyli nowy łącznik między Pomorskim a drogą S3. Jeszcze pamiętam, jak za naszych czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy to jeszcze wnioskowane były te pieniądze, zabezpieczenie tej inwestycji, udało się ją wykonać. Mamy ten walor, jeśli chodzi o komunikację, dostępność linii kolejowej. Mamy uzbrojenie terenu i sieci, które są też łatwe do wykorzystania, czyli to są te argumenty, które sprzyjają wykonaniu tej inwestycji. Przystępujemy do zmiany studium, do zmiany planu, czyli cały szereg uzgodnień środowiskowych, budowlanych, branżowych dopiero będzie wykonywany. Trzeba będzie zachować bufor leśny, jeśli chodzi o osiedle pomorskie i pobliskie zabudowania, ale ten teren jest terenem w mojej ocenie bardzo dobrym, jeśli chodzi o inwestycje. Stref potrzebujemy, tak jak wspomnieliśmy, strefa w Kisielinie już jest na ukończeniu, tylko ja bym widział tu jeden tylko minus, bo ja zawsze o tym wspominałem, że należało te dokumenty strategiczne przygotować wcześniej, żeby już pokazywać te rozwiązania przyszłościowe, tak? Bo tą strefę teraz powiększamy. W tym momencie przystępujemy do studium, do planu i znowu mamy ten czas oczekiwania przez inwestora. No wiadomo, że nie pójdzie z miesiąca na miesiąc, tylko to będzie pewnie z pół roku. Ale jeszcze inwestora nie ma. Jak nie do roku. No właśnie, o to miałem dopytać, czy coś panowie wiedzą? No właśnie, mówi się o inwestorze, czy nie mówi się o inwestorze, ale myślę, że te tereny już powinny być zabezpieczone, wydyskutowane z mieszkańcami, ale samo położenie jest bardzo atrakcyjne i bardzo dobry, jeśli chodzi o rozwój i działalność gospodarczą. Panowie, krótko jeszcze w tym wątku. A jak dyskutować z mieszkańcami? Bo podejrzewam, że Urząd Miasta będzie musiał o tych planach dyskutować. My medialnie o tym już zaczynamy mówić. W prasie, w radio, w lokalnych rozgłośniach radiowych pojawiają się informacje na ten temat. I pojawia się też taka informacja, że żeby przyciągnąć inwestora, to trzeba wyciąć 400 hektarów drzew. No można na to patrzeć... Generalnie nie sądzę, żeby mieszkańcy Zielonej Góry mieli akurat coś przeciwko wycięciu tamtego terenu. On jest niewykorzystywany. Ja wiem, że jeszcze Niemcy go wykorzystywali, bo tam strzelnica była, prawda? O, proszę bardzo. W dawnych czasach na tym terenie. I te ślady zresztą do dzisiejszego dnia tam zostały, tej jednej osi. Ale nie sądzę, żeby mieszkańcy... Nie jest to teren chyba, nie wiem... Nie będziemy tam pobiegać, gdzieś zostawić auto nie z boku. Nie będą mieli nic przeciwko temu. Myślę, że większość ludzi 99,99% zachowuje się racjonalnie i wie, że rozwój wymaga pewnych rzeczy. Więc myślę, że jak nie będziemy specjalnie sami rozmuchowywali tego, to też nic się tu wielkiego nie będzie działo. Zielona Góra, co wszyscy wiedzą, jest położona
albo otoczona lasami, albo z drugiej strony na terenach zalewowych, więc trudno budować na terenach zalewowych, czyli Zachynowym, trudno tam budować. To jest bardzo dobry teren, myślę, że nie ma co dyskutować. No generalnie trzeba to przygotować, zrobić i już szukać inwestora. Tyle, no. Widzę dwa po prostu mocne głosy poparcia dla tej inwestycji. Jak pan wyjdzie na ulicę, też pan znajdzie. Jestem przekonany. No, miejsca pracy, dodatkowe wpływy do miasta, to wiadomo, to są te warunki, jeśli chodzi o samorząd, bardzo istotne. Ten las, z tego co rozmawiałem już z radnym Rosikiem, bo to jest jego leśnictwo. O to chciałem zapytać, czy pan jest, rozmawiał z panem Mariuszem? Tak, jest do wycinki. Byliśmy tak, u prezydenta Lesickiego, jest to las przemysłowy, jest to las do wycinki, do zagospodarowania przez lasy państwowe. To więc tutaj, jeśli chodzi o straty krajobrazowe, walory przyrodnicze, to myślę, że to będzie ocenione i nie będzie specjalnie jakimś problemem. Ja też chciałem na to zwrócić uwagę, uspokoić mieszkańców, że dopiero teraz jest jakby przystąpienie tego studium i planów, czyli te wszystkie wyłożenia, uwagi, wnioski. Analizy będą dopiero wykonywane, ale walka samorządu i przewagi konkurencyjne właśnie Zielonej Góry, czyli ta dostępność do S3, do autostrady, bliskość lotniska, no to potęguje. Musimy wykorzystywać inwestorów. I tu się zgadzam, bo też z prezydentem Lesickim rozmawiałem przy kilku ważnych inwestycjach. Zawsze Urząd Miasta studzi te informacje, gdzieś zostawia je z tyłu, bo okazuje się, że inwestorzy bardzo często też doszukują się takich informacji w lokalnych mediach, w lokalnej prasie. Często mogą się spłoszyć po prostu, gdy słyszą, że jest duży sprzeciw. Mieszkańców. Nie sądzę, żeby... A chciałbym uciąć ten wątek i przejść do kolejnego. Ale nie, to ja coś powiem. To proszę jeżeli bardzo. Jeżeli byśmy mieli mówić o sprzeciwie, to ja myślę, że ten sprzeciw powinien się powoli rodzić, bo miałem okazję oglądać plany wycinki, tutaj normalne, tak wynikające z planu urządzania lasu na wzgórzach piastowskich. I tam potem dalej. I muszę powiedzieć, że moim zdaniem akurat w tym miejscu leśnicy przesadzają. Wprawdzie wynika to z planów urządzania lasu, ale to przecież zawsze można próbować negocjować. Wydaje się, iż tyle lasu, ile leśnicy planują wyciąć na wzgórzach piastowskich w ciągu najbliższych 5 lat, jest niepotrzebne. I tu jest potrzebne, jeżeli gdzieś mamy interweniować, tak? Interweniować, mamy to właśnie rozmawiać w tej stronie. Wycince, oczywiście. To ja do tego tematu obiecuję Państwu i Panom będę wracał. Zapytam w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pana Leszka Banacha, jak to wygląda, a chciałbym, żebyśmy porozmawiali o lotnisku w Babimoście. Ja niechętnie rozmawiam o lotnisku w tym studiu i Panowie pewnie dokładnie o tym wiedzą, bo tak, port lotniczy moim zdaniem jest ważny, chociaż Zielonogórzanie jakoś, mimo tego, że te wskaźniki są takie, że 17 tysięcy Lubuszan odleciało, bo nie tylko Zielonogórzan, Lubuszan odleciało, to one nie są jakieś mimo wszystko porywające w naszym regionie. A ja bym chciał zapytać panowie o to, co wybrzmiało ostatnio w mediach, bo Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział, że płacić za lotnisko... To są jakieś struktury miejskie PSL-u? Są miejskie struktury PSL-u, panie Andrzeju, ale to potraktuję jako złośliwość w kierunku młodszych kolegów z PSL-u, ale nieważne. Powiedział o tym, że nie tylko Zielona Góra powinna płacić, czy dopłacać, bo nie dopłacać do portu lotniczego w Babimoście. Jest to port lotniczy Babimost, Zielona Góra oczywiście jest w nazwie, ale korzystają z niego samorządowcy z całego województwa. No i Gorzów korzysta z tego lotniska. I jak pojedziemy do Wadima Tyszkiewicza i zapytamy o skomunikowanie województwa lubuskiego, to na pierwszym planie powie, że na pierwszym miejscu wskaże port lotniczy w Babimoście. Panowie, zgadzacie się, że jak płacić za lotnisko, to wszyscy? Andrzej Brachmański. Problem polega zupełnie nie w tym miejscu, panie dyrektorze. A proszę bardzo, z chęcią wysłucham pana opinii. Problem polega na tym, że zarządzający lotniskiem od lat nie potrafią wyjść poza pewien zaczarowany krąg. Inaczej mówiąc, my mówiąc o lotnisku, my się cały czas mamy z tyłu głowy, czy gdzieś jest jakiś ruch pasażerski. Tak? Tak. To lotnisko nigdy nie będzie generowało wielkiego ruchu pasażerskiego. I chyba nie nigdy. Generuje, mimo nie tego, że mówi się o nie, tym, nie, że... Nie, powiem tak, no ten pomysł z przesunięciem tych lotów, również przeze mnie źle przyjęty, wydawało mi się, że to nie jest dobry pomysł. Okazuje się, że... Wypalił bo lotnisko stało się lotniskiem dowozowym do hubu w Warszawie. Ale to nigdy nie będzie wielkie lotnisko pasażerskie. To jest za mały region, nie ma tu takiego potencjału. I póki co ciągle jeszcze biedny, no powiedzmy sobie szczerze, tak? Natomiast wielką szansą, i o tym już mówił, jak to lotnisko próbował przejąć z rąk wojska wtedy pan marszałek Bocheński, wielką szansą, bo cargo. Tu jest ruch cargo. Natomiast no jest infrastruktura, jest bocznica kolejowa, jest SK,
Marszałek Kwetko specjalnie wybudował czy wyremontował drogę z Babimostu do Świebodzina, żeby tam ten ruch mógł ciężarowy się odbywać. Wybudowano dwie obwodnice, tam my tego nie widzimy, bo rzadko jeździmy. Panie radny, ja odwrócę. Ale ja skończę teraz. Proszę bardzo, tak, ja odwrócę za moment pytanie. I moim zdaniem zarządzający lotniskiem niewiele robią w sprawie pozyskiwania, przynajmniej tak to wygląda, z zewnątrz, tak? Może oczywiście, robią, pana ale opinia. Z zewnątrz. Oczywiście. Natomiast i tracimy szansę, ponieważ wielką szansą lotniska w Babimoście były kłopoty Niemców z lotniskiem w Brandenburgii, tak? To lotnisko w 2012 miało powstać, nie wiadomo, czy 22 powstanie, nie? Przespany trochę. 10 lat. Kurde, przejąć ten ruch cargo, który dzisiaj idzie do Berlina, to jest szansa tego lotniska. Nie cały, oczywiście. Panie Andrzeju, i druga rzecz, proszę Państwa, lotnisko, jeszcze skończę. Proszę bardzo, ostatnie lotnisko zdanie, oddamy Ławica głos. W Poznaniu po 22 już nie może realizować lotów, tak? Tam nie wolno startować, lądować w godzinach ciszy nocnej. No to aż się prosi, żebyśmy my w tym momencie przejęli ten ruch, który tam powinien być, generalnie cargo. Więc powiem tak, lotnisko jest niewątpliwie wielką szansą, trzeba robić wszystko, żeby je utrzymać. Natomiast no, myślę, być może ci, którzy nadzorują nad nim pieczę, powinni mocniej przycisnąć w sprawie cargo. No. A Platforma Obywatelska jak na to patrzy, panie Marcinie? To ja może zacznę od tych uwarunkowań, czyli dostępność komunikacyjna do lotniska, dojazd z województwa lubuskiego w granicach 50 minut, tak. Mamy bliskość autostrady, drogi S3, linii kolejowej, nie ma żadnych barier dlatego urbanistycznych. Dlatego powiedziałem, że korzysta z tego całe tak. województwo, nie jest to utrudnione. Nie ma żadnych barier urbanistycznych, dojazd, możemy je rozwijać. Oczywiście. To jest 60 hektarów w strefie lotniska, 120 hektarów inwestycyjnych, jeśli chodzi o centra logistyczne, przyszłe centra cargo do zabudowy na infrastrukturę. Ponadto mamy unowocześnione to lotnisko, system ILS, czyli samoloty mogą lądować w każdych warunkach. Modernizacja płyty, rozbudowa terminalu, wszystkie działania są wykonywane kolejno latami. Zielona Góra jako lider regionu, tak, województwa lubuskiego, największe miasto, to jest atut. Pięknie, port lotniczy, no bo to znaczy, największy budżet, największe miasto, największy subregion, tak. Dla nas to jest olbrzymia wartość, to się przekłada na inwestorów, bo zawsze inwestor prywatny patrzy na dostępność lotniska, dostępność komunikacji. I kolejnym etapem cargo, tak jak tu mówi pan radny Brachmański, to musimy rozwijać i korzystać z tego portu. A może, może zacznie się to rozwijać w momencie, kiedy samorządowcy zrzucą się na lotnisko. Ja bym chciał to dodać. Ale to zrzucanie jest na pasażerskie. No ja znaczy powiem tak, no trzeba, okej, trzeba. Ale to jest tylko. Co to jest? No to jest namiastka tego, co powinniśmy zrobić, tak? Ja rozumiem, że rozumiem panią marszałek, że szuka możliwości dofinansowania wszystkich. I a myślę, te pretensje że... pani marszałek do prezydenta Zielonej Góry są zasadne w panu opinii, czy nie? Powiem tak. A pretensje idą w dwie strony. I to jest staropolskie powiedzenie, tym największy jest ambaras. Myślę, że nie wszystko, co zostało uzgodnione między prezydentem a panią marszałek, zostało ze strony pani marszałek wykonane. No stąd pan prezydent powiedział, sprawdzam i teraz jakby piłka jest po stronie pani marszałek. Ale tak naprawdę to są didaskalia, tak? To są takie zabawy, trochę zabawy ludu wyborczego, jak ja to lubię powiedzieć. Natomiast myślę, że i w końcu obie strony dojdą do wniosku, że to jest niepotrzebna wojenka. I ja uważam, że ja będę pierwszy, który za tym lotniskiem i za dofinansowaniem tego lotniska będę głosował, ale tak jak powiedziałem na takim spotkaniu, które było już dosyć dawno, z pół roku temu w sali ratuszowej w sprawie lotniska, kiedy przyszli zarządzający tego lotniska, bardzo mi się zresztą podobał taki ekspert z Krakowa ściągnięty, no, fajny gość. To im powiedziałem, panowie, no pieniądze na lotnisko z budżetu Zielonej Góry trzeba szukać na Podgórny, ile tam jest? 9, nie? Tak? Tam chyba, chyba tak. Ale to tak naprawdę jest szczegół. To myślę, że nie powinno nas to zajmować, bo myślę, że jak przyjdzie ten moment, że trzeba będzie w budżecie miasta, z budżetu miasta przekazać pieniądze na lotnisko, to myślę, że i Platforma, i Zielona razem zagłosują za tym bez problemu. No, PiS jak to PiS zagłosuje zawsze przeciwko temu, co jest racjonalne. Pan więc... Marcin się uśmiecha, to oddam jeszcze w tej oczywiście dyskusji o lotnisku głos.
No tutaj są ostatnie pewne uzgodnienia między panem marszałek a prezydentem, to sprawy techniczne, przekazania umów, ale ja chciałbym jeszcze wrócić do podzielności województwa, bo to jest główny moim zdaniem problem, bo każdy wykorzystuje to lotnisko, a kiedy mówimy o wspólnej infrastrukturze, tak, mówimy o rzekach, drogach, lotnisku, tak, coś co napędza gospodarczy, może napędzić turystycznie, gospodarczo, region, rozwinąć go, w mojej ocenie powinny wszystkie samorządy w tym partycypować. No z drugiej strony my wykorzystujemy jako Zielonogórę, mamy port lotniczy Zielonogóra, to też jest dla nas atut, ale partycypować w rozwoju tego lotniska, moim zdaniem odpowiedzialni powinni wszyscy samorządowcy, wszystkie gminy. Panowie, i ostatni wątek naszego spotkania, to konferencja nowoczesnej, struktur nowoczesnej w województwie lubuskim. A są jakieś struktury nowoczesne? Są i myślę, że przed wyborami samorządowymi dużo więcej o tych strukturach usłyszymy, ale była taka konferencja, uczestniczył w niej szef tych struktur, poseł Pudłowski, Aleksandra Mrozek i były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Waldemar Taborski. A no, lawina krytyki spadła na szpital uniwersytecki i na te przekształcenia, w których w ostatnim czasie dokonał zarząd województwa i to, co się dzieje w szpitalu. Waldemar Taborski mówił o tym, że nie da się jednocześnie kształcić przyszłych lekarzy i dobrze kształcić przyszłych lekarzy, jednocześnie dobrze lecząc Lubuszan. To pierwszy taki ważny argument. Drugi taki, że należałoby zostawić szpital kliniczny, niech on uniwersytecki, niech on kształci studentów, a gdzieś w Zielonej Górze wybudować od podstaw. Andrzej Brachmański przekazuje głos Platformie Obywatelskiej. To trochę abstrakcyjnie brzmi, panie Marcinie, ale pytam, czy to ciekawy pomysł, czy to jest pomysł do zrealizowania, żeby gdzieś w Zielonej Górze, bo nie wiem gdzie, wybudować od podstaw szpital wojewódzki z prawdziwego zdarzenia. Może brzmi to naiwnie, ale pytam, panowie, czekam na opinię. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska. Zacznę tego, że nie jestem specjalistą od tego typu działalności na pewno, ale obserwując i słuchając argumentacji zarządu województwa, pani marszałek, sprawy idą w dobrym kierunku. Mamy klinikę, czyli wartość dydaktyczną oraz wartość letniczą. Mamy szpital uniwersytecki, mamy kierunek lekarski. Ja o budowę nowego szpitala, ale pan teraz o tym, przechodząc. Dobrze, przechodząc, proszę oczywiście, bardzo łatwo powiedzieć, budowa nowego szpitala. W Wrocławiu wybudowano nowy szpital, kosztował około 400 milionów złotych. Tak? To był nowy szpital na 15 oddziałów. Jest to wielka infrastruktura. Dzisiaj patrząc na Zieloną Górę, przecież mamy mapy jakichś diagnoz medycznych, mamy konsultacje z krajowymi specjalistami do spraw lecznictwa. I tutaj jest jedna konkluzja, jeden wniosek, to co podkreśla pani marszałek. Musimy budować szpital zdrowia matki i dziecka. Tak? I to jest kwestia przyszłości. Tutaj mamy 100 milionów, z tego co mówiła pani marszałek, zabezpieczone na rozpoczęcie tej inwestycji. To uzupełni te braki, te luki w sferze medycznej. I chyba w tą stronę powinniśmy pójść, to jest argumentacja, to jest zasadne i myślę, że dzisiaj powiedzieć budujmy nowy szpital, to trzeba powiedzieć dać miliard złotych i wybudujmy nowy szpital, bo to się wiąże z nową infrastrukturą, z drogami, z uzbrojeniem terenu, co ze starą jednostką. Łatwiej budować w starym uzbrojeniu, czyli mówię w istniejących już infrastrukturze, ta jest ta bliska komunikacja, jest to uzbrojenie, jest tam przecież część terenów wolnych. Musimy mówić też o parkingu wielopoziomowym przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to więc cała diagnoza województwa, argumentacja zmierza do tego, to jest potwierdzone przez specjalistów, przez ekspertów, to więc ta konferencja nowoczesna. Wydaje mi się, że to jest taka świeca dymna, trochę przestrzelenie tego tematu i to powinno zejść do rozmowy już z panią marszałek, ze specjalistami i docenić wartość i kierunku lekarskiego i tego szpitala uniwersyteckiego, kliniki, którą dzisiaj mamy. To Andrzeju, jest a to ciekawa propozycja przed wyborami samorządowymi. To świetnie brzmi, no, słuchając gdzieś tam telewizji Zielona Góra czy lokalnego radia pada takie hasło, budujmy nowy szpital, bo ten jak rzeczywiście staniemy z boku przy naszym szpitalu, no to można pokręcić trochę głową, tak, że to jest obiekt, który, tak jak Waldemar Taborski powiedział, to jest tak jak pchanie silnika od Mercedesa do karoserii małego Fiata. I medialnie to brzmi fajnie, ale czy to nie jest po prostu taka mocno populistyczna zagrywka? Trzeba powiedzieć tak, gdyby siedział tu Taborski, to bym powiedział tak, Waldek, a gdzie byłeś wtedy, kiedy dyrektorowałeś szpitalowi i nie miałeś takiego Proszę pomysłu. Bardzo, oczywiście, celna to uwaga. Oczywiście celna powiem, uwaga. Tak, to teraz trochę na poważnie, bo tak pomyślałem, jak młody człowiek nie wie, gdzie szpital jest, ale jest tu, za kamerami stoją trochę starsi. I pamiętają, że jeszcze w latach 80. W Zielonej Górze była idea budowy nowego szpitala i ten szpital miał powstać na osiedlu leśnym. Tam teren ciągle jest zarezerwowany, tam nawet hotel pielęgniarek powstał, tak, pod ten nowy szpital. No wtedy kryzys końcówki PRL-u nie spowodował tego. Zresztą jak patrzę na... Myśmy porównali okres 10 lat Gierka i 27 lat Rzeczpospolitej i ile wtedy szpitali wybudowano, ile teraz, to pod tym względem no, trzeba powiedzieć, że okres gierkowski wypada rewelacyjnie. O, proszę bardzo.
Mamy problemy z budowami nowych szpitali, bo jest to inwestycja droga, a jednocześnie NFZ, znaczy system, który zbudowano za rządów premiera Buzka, właściwie był nastawiony na finansowanie, bieżące finansowanie służby zdrowia, nie na inwestycje. Inwestycje jakby scedowano na samorządy. Dokładnie tak. A samorządy, powiedzmy sobie szczerze, no nie są na tyle bogate, żeby takie szpitale budować, chociaż powiem tak, no to może u nas z tego, ale w Olsztynie w tej chwili powstaje nowy szpital. No, z punktu widzenia Zielonej Góry to jest szpitalik, tak? Z punktu widzenia tego miasta jest ten nowy szpital. I teraz dwie tezy, które są oczywiście dziwne. Pierwsze tak, że szpitale kliniczne, że nie da się połączyć szpitala klinicznego z leczeniem ludzi. No to przepraszam bardzo, to czemu ludzie z całej Polski chcą się leczyć w szpitalach uniwersyteckich i klinicznych? Lepsza jakość. No, podejrzewam, ze względu na to, że ze względu na to, że tam jest kadra. Tak? Ale szpitale też kliniczne na tę infrastrukturę, chociaż ja nie wymagają. No w Poznaniu szpital kliniczny jest w budynkach, równolatkach Zielonej Góry. Tak? Proszę bardzo. Więc powiem tak. Generalnie czas na budowę nowego szpitala już minął, bo można to było robić z funduszy europejskich, jak się rozpoczął, albo jeszcze nie nadszedł. Teraz nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie wyłożyć tyle pieniędzy, żeby ten szpital budować. Chociaż chciałem Państwu przypomnieć, że prezydent Kubicki 2 lata temu zadeklarował, że miasto Zielona Góra będzie w znacznej mierze partycypowało w budowie tego oddziału. No, to się miało nazywać szpital dziecięcy, tak? Dobrze, niech będzie szpital dziecięcy. Tak. Dużo większy oddział dziecięcy, dużo lepiej tego. I jak znam Kubickiego, to jeżeli zostanie wybrany na podobną kadencję, to słowa w tej materii dotrzyma. Ale to jest jeszcze ciągle mało. I teraz mamy taki dylemat. Nie stać nas na budowę nowego szpitala, bo nie stać. Mimo, że teren na Leśnym pewno w planach zagospodarowania przestrzennego pan radny Pagorowski stamtąd jest radny. Dzisiaj to jest praktycznie niemożliwe już. Niemożliwe. Tak? No myślę, że tam byśmy ten teren znaleźli. A miliard złotych? Ale miliard, skąd znaleźć miliard złotych? Nie? Więc to jest problem. Więc dzisiaj, jeżeli nie możemy znaleźć miliard złotych, no to wyposażajmy szpital w lepszy sprzęt. Próbujmy robić to, co jest. Ale ja jestem przekonany, że okres, w którym trzeba będzie wybudować szpital nowy w Zielonej Górze, kiedyś nastąpi. Ale nie teraz. W związku z tym no, to co nam zaprezentowała pani Mrozkowa z panem Taborskim, to w tej chwili ja to odbieram wyraźnie jako takie przedwyborcze hasanie, tak? Hasło. Trochę się dziwię panu posłowi Pudowskiemu, którego cenię sobie z racji jego znajomości rzeczy gospodarczych, że daje się wpuszczać w takie hasełka, bo myślę, że to nie jest tak, że my rzucimy hasła, a ludzie na ulicy nie wiedzą, co jest grane, tak? No też się wielu moich znajomych puka się w głowę, za co oni to wybudują, jeszcze... tak? To jeszcze ostatnie zdanie Platformy Obywatelskiej. Będziemy kończyć. Ja tylko dodam od siebie, że bardzo cieszy mnie to, że udało się o tym porozmawiać w poważny sposób, bo panowie, z kim bym o tym nie dyskutował, to trochę, nawet nie trochę, bardzo szybko i często zostało to obrócone w żart. Panie Marcinie, musi być dobrze skomunikowane, to jest centrum miasta, ta sieć, to uzbrojenie, komunikacja miejska, przecież, ale też patrząc na to, że jak wybudujemy nowy obiekt, czyli szpital matki, dziecka, to jest pediatria, to zwalniamy pomieszczenia w starym budynku, a żadne obostrzenia czy architektoniczne czy budowlane wcale nie stoją na przeszkodzie, żeby go zagospodarować i go unowocześnić. Są takie obiekty, one są zagospodarowane, to więc ta argumentacja mnie w ogóle do tego nie przekonuje. Wczoraj się chyba robiliście newsa, parę milionów złotych było znowu dofinansowania do nowego 15 milionów złotych do nowego sprzętu. Inwestycje są, kadra jest wzmacniana, to też podkreślała pani marszałek, to więc naprawdę nie strzelajmy w powietrze, bo to były naprawdę daleko idące, niczym nie potwierdzone tezy o nowym szpitalu. Jeżeli ktoś mówi, że nie da się włożyć tego silnika do tej starej substancji, to powinien pójść na oddział neurochirurgii, który jest w starym budynku, zrobiony. Oczywiście dostosowujemy. Świetny przykład na koniec naszej rozmowy. Dokładnie. I myślę, że to też jest w naszej mierze zasługa pana ordynatora, pana doktora, czy już doktora habilitowanego chyba Jarmuszka. Tak, pan Jarmuszek. Ale to jest, tam nie widać, że to jest w starym budynku. Inaczej mówiąc, ten przykład neurochirurgii pokazuje, że można również w starym budynku zrobić świetnie funkcjonujący, bardzo dobry. Normalna praktyka. Normalny, ze świetnym sprzętem, a co najważniejsze, z świetną kadrą. Poziomem. Świetną kadrą. To rzecz jest nie w budynkach, tylko w ludziach. Jeżeli panowie, bardzo się cieszę i myślę, że Państwo też to docenicie, że właśnie nie obrócone zostało to w żart, a myślę, że sprowadzone do poważnych i ważnych argumentów związanych z tym, czy Zielona Góra
potrzebuje teraz budowy, czy jest w ogóle gotowa na tą budowę. Z akcentem na teraz. Z akcentem na teraz, to podkreślał pan, panie Andrzeju, w trakcie swojej wypowiedzi. Pięknie dziękuję panom za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, Andrzej Brachmański, Zielona Razem, Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska. To był Stary Rynek 1. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.